Cześć, tym razem mam dla was normalny let's play z gry Sonic War. Jest to gra zrobiona przez fanów i można ją ściągnąć całkowicie za darmo. Link zostawię wam w opisie. Dobra, przejrzyjmy co my tutaj mamy. Od końca. Napisy to chyba... No, dobra, od razu powiem, że muzyka jest świetna, bo użyli oczywiście z oryginalnej muzyki z gier. Ale dobra, nie będę was z tym zanudzał. Jak kogoś to interesuje, to sam sobie sprawdź. Opcje standardowo. Można sobie kontrolę podłączyć. O, i to jest bardzo ciekawe. Można zmienić sobie menu film na przykład Sonic Heroes. I mamy muzyczkę z Sonic Heroes. No, inaczej wygląda niż w oryginalne, ale przypomina na pewno. Spróbujmy jeszcze jedno. Na przykład Sonic Adventure. Tą muzyczkę chyba każdy fan zna. Dobra, i galeria. Tu można sobie przejrzeć, tak jak na przykład w Sonic Generations, każdą postać mamy opis. Można zmienić sobie animację. Tak, i każdy ma swoją muzyczkę. Tak, Knuckles na przykład. I to są wszystkie dostępne postacie. Jest ich naprawdę dużo. To było właśnie główne założenie twórców, żeby zrobić jak najwięcej postaci jak się da. Prawie wszystkie z uniwersum. Jak nie nawet wszystkie, nie wiem. Okej. Przechodzimy do rozgrywki. Mamy do wyboru granie jedną postacią, granie dwoma postaciami lub całym teamem, czyli trzema postaciami. Okej, na początek zagramy jedną. Gra jest trudna, więc... no, będę ssał jak zawsze. A nawet jeszcze bardziej. Najlepiej gra się tu latającymi postaciami. Dobra, wezmę Silvera. I... Seaside Hero. Dobra, powiem tak, nie grałem jeszcze dużo w tą grę, ale grałem wystarczająco, żeby powiedzieć coś o tej grze, a dokładniej to, że owszem, gdyby była wydana przez Sega, nie powiedziałbym, że to jest jakaś dobra gra, ale że jest zrobiona przez fanów i jest całkowicie za darmo, no to jednak trzeba przyznać, że zdecydowanie mogę polecić. Tutaj każda postać się trochę różni swoimi umiejętnościami. No tak powinno być. Grafika, mówię, no nie jest jakaś mega, ale jednak jak na darmową grę to da się wybaczyć. Postacie wyglądają dobrze. Tak, i walka z przeciwnikami jest bardzo trudna. Jeszcze zależy, którą postacią. Moja taktyka jest taka. Na pewno nie taka. Okej, zapomniałem. Dobra. To trochę potniemy. Najbardziej wkurza mnie w tej grze tylko to, że ciężko się walczy z przeciwnikami i można spać w każdym miejscu. A i jeszcze to, że kamera się zmienia co jakiś czas na bardzo dziwną. O nie!
I wtedy przy okazji odwraca się sterowanie, więc... No okej, nareszcie. Wszystkie dźwięki są z oryginalnych gier. Tak, nie wszystko jest dopracowane. Tak jak na przykład to. Okej. A mniejsza syn. Tak, i tu standardowa taktyka omijania przeciwników. No mamy te umiejętności Silvera, ale... To tak średnio... No właśnie. I teraz nic nie widzę, okej. O tej kamerze właśnie mówiłem. Nie! Dawaj mi checkpoint. No. Wymagań też nie ma dużych ta gra, więc można spokojnie sobie pograć na starszych komputerach. O, i tu jest moja ulubiona część. Raz to już grałem, męczyłem się z tym dłuższy czas. Taktyka jest taka, żeby poczekać, aż się kamera zmieni na normalną. Bo właśnie, sterowanie jest odwrócone i nie da się tego ogarnąć. Okej. Spróbujmy to zrobić. Nie, czemu pomiędzy? To jest po prostu tak niewygodne. Nie da się przyzwyczaić do odwróconego sterowania. No nie da się po prostu, nie da się. Tak, i kamera się zmienia w każdej chwili. Zmieńcie mi kamerę. Dziękuję. No już mamy 5 minut. Okej, nie wiem co tam się stało. Prawie, oj właśnie, 6 minut gry, a to jeszcze nawet nie jest blisko końca. No przynajmniej nie są krótkie poziomy. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że mam do wyboru mnóstwo trybów. Teraz gram standardowo, że trzeba dojść do tego pierścienia, który kończy grę. Ale są jeszcze tryby, w których musisz coś znaleźć i tak dalej. Just like that. Just like that. I... koniec. Szkoda, że nie ma żadnej animacji na końcu. A, i że nie ma żadnej historii w tej grze, tego zapomniałem powiedzieć. Jest po prostu, gramy pojedyncze poziomy. No. I muzyczka z Sonika 06. Dobra. Zrobiłem sobie przerwę, mamy następny dzień. I gramy kolejny poziom. Znowu jedną postacią, kiedy indziej zagram kilkoma. I zagramy... Trudny wybór, za dużo tych postaci. Tak jest. A poziom weźmy Crisis City.
Okej, te SMS to... Nie, chill out. Te SMS to śmieszne. Atakowanie. Fuck. Nie mogę się przyzwyczaić do tego atakowania pierścieniami. O, jeszcze nie zabrałem pierścień. Co to jest? Wow. Okej, lecimy dalej. Yeah. What the? Spiesz to. Postacie wyglądają fajnie. O, fuck. Aaaa. Okej, gdzie teraz mam iść? To jest dziwne w tej grze, że można się zgubić. Na razie. Nie, Tails. Dasz radę. No, oh, fuck. Nie. Okej. Okej, już wiem co to. Nie. Wow, tu trochę tak tekstura tak kiepsko wyglądała. Czemu? Wow, się przestraszyłem. Fuck. Win. Wow. Yeah. Okej. Nie, zostawcie mnie. O nie, potrzebuję pierścienia. Nie wiem gdzie był ostatni checkpoint jaki zdobyłem. O, dobra.
Ja się cofnąłem, czy co? A nie mogę. Największy pro... Ty, ja jestem gdzieś... Ja nie mogę. Ja jestem gdzieś z powrotem. A może jednak nie? Nie ogarniam tej gry. Tak, te latające postacie są trochę OP w tej grze. Ooo! No, halo! Tu co jest? O! What the? Okej! No tak! No tak! Lol. Prawie jak z Soniku 06. To było bardzo potrzebne. Teraz znowu. Okej. O, checkpoint. Na razie. Yeah. No. Yeah. Te dwie... Nie, to jest... Fuck. To by bolało. No. Ile mi to zajęło? Aha, z 6 zabiłem. Tak. Coś poszło źle. Ta gra mnie ocenia tak jak nauczyciel matematyki w mojej szkole. Ja nie mogę, tu się nie da dostać wyższej oceny niż E. Wiem, że jestem beznadziejny, no ale bez przesady. Jak tu chcesz dostać A, to trzeba chyba normalnie... Nie wiem, nie mam pojęcia co zrobić. Dobra, to było na tyle, widzimy się w kolejnym Let's Playu. Możliwe, że znowu z gry Sonic World. No i dobra, to na razie.